Pan Dariusz Marchewka z wykształcenia jest historykiem, co z powodzeniem łączy się z jego zainteresowaniem, czyli kolekcjonowaniem kart pocztowych. Jest również współautorem publikacji Kutno na najstarszych kartach pocztowych oraz autorem artykułów w kutnowskich zeszytach regionalnych. Twierdzi, że filokartystyka, dziedzina przez wielu niedoceniana, rozwija się ostatnio dynamicznie i znajduje coraz to nowych zwolenników. Zwykłe pocztówki wraz z upływem czasu dają możliwość uzupełniania wiedzy historycznej, a niejednokrotnie są jej jedynym źródłem. Dla nas opowie o tym, skąd wzięły swą nazwę karty pocztowe, w jaki sposób powstawały oraz jak rozpoznać te najstarsze. Zapraszam. Jest to dość młoda dziedzina zbieractwa. Ona rozwinęła się, czy zyskała popularność w Polsce w okresie lat 80. Natomiast no, w krajach zachodnich, szczególnie w Niemczech, ma dość odleglejszą tradycję, prawda? Tam zbieractwo kart jest bardzo powszechne już od lat 60. Odkryto tą dziedzinę zbieractwa no przede wszystkim chyba z powodów takich, że jest to dziedzina, która nie wymaga jakby większych czy znaczniejszych kwot na pozyskiwanie tych kart pocztowych. Można z tego względu dość szybko zbudować poważny zbiór kart pocztowych. I nie wymaga to, no tak jak już powiedziałem, poważnych nakładów finansowych. W Polsce w chwili obecnej karty pocztowe, czy zbieractwo kart pocztowych jest bardzo popularne i coraz szersze kręgi zatacza. Wielu ludzi zaczęło pasjonować się tą dziedziną zbieractwa. Doszło do tego, że wielu zbieraczy wyjeżdża nawet do Niemiec i tam na giełdach skupuje polskie karty pocztowe, czy też karty obrazujące, pokazujące przede wszystkim architekturę miast polskich. Szczególnie jeżeli chodzi o okres I wojny światowej, gdzie Niemcy dla potrzeb wojska, Feldpostu, wydawali bardzo duże ilości kart pocztowych dla żołnierzy, którzy korespondowali z rodzinami. Te karty pocztowe znajdują się obecnie w większości na terenie Niemiec i one są skupowane, przywożone do Polski, prawda? No, z tego powodu wyodrębniły się również pewne dziedziny zbieractwa kart pocztowych. Do bardziej takich popularnych zaliczyć należy pewnie zbieractwo kart dotyczących architektury miejskiej, prawda? Ich jest najwięcej. Są no, bardzo ciekawe, niejednokrotnie pokazują już architekturę nieistniejącą, miejskie zaułki, jakieś znaczące budowle, które w czasie wojen zostały zniszczone, czy też, no, jakby to powiedzieć, zniknęły z powodu swojej starości czy nieużytności, szczególnie jeżeli chodzi o architekturę drewnianą. Powtórę bardzo ciekawą i bardzo chętnie przez zbieraczy uprawianą dziedziną jest zbieractwo kart patriotycznych. Ich proweniencja to jest okres, szczególnie okres legionów polskich, gdzie na potrzeby właśnie zbierania funduszów na wojsko legionowe wydawano też bardzo znaczące ilości kart patriotycznych i te karty również się cieszą dość dużą popularnością wśród zbieraczy. Również bardzo, bardzo chętnie są zbierane karty obrazujące Kresy Wschodnie, szczególnie jeżeli chodzi o Lwów, prawda, Wilno i one są bardzo chętnie poszukiwane przez zbieraczy. Powtórę, również niektórzy zbieracze mają za cel swoich zainteresowań karty
przedstawiającym dzieła sztuki, przede wszystkim dzieła malarskie, prawda? I tych kart również jest bardzo duża liczba, choć zdarzają się bardzo cenne i bardzo dobre karty, które uzyskują już dość znaczne ceny na aukcjach kart pocztowych, które są w Polsce od kilku lat przeprowadzone w Warszawie i w Krakowie. W Warszawie jest jedna z największych aukcji kart pocztowych, coroczna, na której wystawiane jest około kilka tysięcy egzemplarzy kart pocztowych i zjeżdżają się zbieracze z całej Polski. To jest dwudniowa impreza i wtedy faktycznie można. Wokół niej zresztą już obrosła takie środowiskowe spotkanie, wymiana między zbieraczami, także to jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca impreza dla tych właśnie zbieraczy kart pocztowych, którzy ukuli dla swojego hobby miano filokartyzmu, prawda? Wydawany jest nawet obecnie od kilku lat, od trzech lat jest wydawany miesięcznik filokartysta, gdzie na jego łamach zbieracze prezentują i omawiają swoje zbiory. Niektóre z tych artykułów naprawdę są na bardzo wysokim poziomie, ocierającym się nawet o naukowość, prawda? To jest dowód na to, iż karty pocztowe mogą również zainteresować czy iść w kierunku już takiego naukowego wywodu. Niektórzy zbieracze właśnie idą w tym kierunku i te artykuły ocierają się o już naukowość. Wszystkie są popularne naukowe, ale niektóre to już są, prawda, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi natomiast o zbieractwo tych kart pocztowych omawiających architekturę miejską, to w zasadzie w każdym mieście w Polsce już obecnie mamy zbieraczy, którzy się tym zajmują. Miasta duże, Warszawa, Łódź, Kraków, tych zbieraczy tam jest już około setki pewnie w każdym mieście, natomiast te małe, jak tutaj nasze miasta okoliczne, Męczyca, Kutno, Żychlin, Łowicz, mają też po kilku już zbieraczy. Nie wiem, chyba w najgorszej sytuacji jest tak w cudzysłowie Łęczyca, gdzie tych zbieraczy jest najmniej, a to jest oczywiście bardzo niedobrze, ponieważ ikonografia takich miast jak Łęczyca nie jest zbyt bogata. To nie są tego rodzaju miasta jak Kraków, Lwów, gdzie jest kilka tysięcy negatywów z okresu jakby pierwszych kroków fotografii, prawda? W Muzeum Historii Krakowa jest kilka tysięcy negatywów z połowy XIX wieku, czyli gdzieś 1860 roku. To samo jest w Lwowie. Dlatego te miasta mają bardzo bogatą ikonografię, szczególnie architektury. Natomiast te mniejsze, jak Łęczyca, czy Kutno, prawda, czy Żychlin, z tego okresu w ogóle nie mają zdjęć. Jeżeli ktokolwiek w tym czasie robił zdjęcia z mieszkańców Łęczycy, to robił zdjęcia sobie lub swojej rodziny. Nie robiono zdjęć w tym czasie miasta, prawda, architektury miejskiej. Dopiero odkrycie jakby walorów architektury miejskiej, czy miasta jako takiego, następuje pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku. I to jest bardzo charakterystyczne i widoczne właśnie w tych miastach małych w tym okresie, czy średniej wielkości. A samo powstanie karty pocztowej w tych miastach jest związane zupełnie ściśle z funkcjonowaniem w tychże ośrodkach miejskich księgarni, czy też drukarni, czy drukarni, księgarni kierowanej przez tą samą osobę. W Łęczycy pierwszym wydawcą i drukarzem był Becheler, który wpadł na pomysł, że oprócz, nie wiem, materiałów piśmiennych, książek, może również sprzedawać karty pocztowe. I on te karty pocztowe zamówił gdzieś w drukarni, prawda? Trudno powiedzieć nam w jakiej, prawda? I on jako wydawca wydał te karty pocztowe. One były zapewne wydawane w bardzo niewielkich nakładach, natomiast były w
przynajmniej w kilkudziesięciu, w kilkunastu, można tak ostrożnie powiedzieć, w kilkunastu wersjach. Dlatego w zbiórkach pocztowych Łęczycy do 1918 roku jest bardzo, jak na takie miasto, bardzo duży, bardzo szeroki jest przegląd miasta. Przypuszczam, że jest więcej tych kart pocztowych niż w okresie, w całym okresie powojennym. One są wykonywane metodą litograficzną, niektóre są podkolorowywane. Także no, nie tylko przedstawiają wartość ikonograficzną dawnej architektury, ale mają również pewien aspekt, duży walor estetyczny, prawda? Późniejsze oczywiście już w okresie międzywojennym, późniejszymi nakładcami to są no, Łęczyccy księgarze przede wszystkim, prawda? I wykorzystywane no, do produkcji tych pocztówek no, były wykorzystywane zdjęcia no, łęczyckich czy kutnowskich fotografów, prawda? Bez tych fotografów, bez funkcjonowania zakładów fotograficznych w tych miastach, no, te pocztówki by nie powstały. No, bardzo tutaj znamiennym przykładem są te mniejsze miasta, w których na początku wieku nie funkcjonowała ani księgarnia, ani nie było zakładów fotograficznych, bo nie było po prostu takiej potrzeby. Taki fotograf w mieście no, wielkości Żychlina czy Kośniewic nie byłby w stanie się utrzymać, prawda? Również księgarnia nie byłaby w stanie zarobić na własne utrzymanie. Dlatego też z tych ośrodków miejskich nie dysponujemy żadnymi starszymi kartami pocztowymi niż 20 lata naszego wieku. I co ciekawe, jeszcze te karty pocztowe są znakomitym i trudnym do przecenienia elementem poznania architektury miejskiej, na przykład Łęczyca, prawda? Jest na najstarszych kartach pocztowych wspaniale pokazane kolegium jezuickie, późniejsze starostwo powiatowe, które w czasie bombardowania 1939 roku zostało zniszczone i zostało rozebrane, prawda? I dzisiaj ten budynek, który niewątpliwie był elementem z bardzo znaczącym w rynku łęczyckim, to była dość budowla dość okazała i mająca pewne cechy dość dobrej architektury, jest tylko w zasadzie do zobaczenia i do poznania przez karty pocztowe. Innych zdjęć z tego okresu no, trudno znaleźć. Zapewne ich nie było, bo no, fotograf miejscowy nie chodził z ciężkim sprzętem codziennie, nie robił zdjęć miasta, miał zajęcie w swoim warsztacie. Takie robienie zdjęć w mieście to była wtedy cała wyprawa. To olbrzymi, ciężki aparat fotograficzny i inny rodzaj robienia zdjęć, inny rodzaj obróbki tych zdjęć, prawda? One były robione na kliszach powlekanych tlenkiem chyba srebra, prawda? Był to bardzo ciężki sprzęt. Trzeba było robić to w odpowiedniej porze dnia z uwagi na oświetlenie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście cała procedura techniczna była bardzo, o wiele bardziej skomplikowana niż obecna. I te karty pocztowe, szczególnie tych miast historycznych, mówię o Łęczycy, no, są bardzo chętnie wykorzystywane, szczególnie przez historyków sztuki, prawda? Czy przy jakichś założeniach, przy jakichś pracach dotyczących urbanistyki miejskiej. One są bardzo szeroko wykorzystywane przez naukowców zajmujących się, nie wiem, architekturą pałacowo-dworkową, prawda? Co ciekawe, zachowało też się sporo tych kart pocztowych. Jest bardzo duży zbiór kart pocztowych obrazujących czy pokazujących synagogi, no, których w zasadzie ocalało bardzo niewiele do naszych czasów. I on też jest bardzo chętnie wykorzystywany do różnego rodzaju publikacjach, nawet publikacjach ściśle naukowych.
Tutaj bardzo cennym zjawiskiem jest, co oczywiście daje, pokazuje jak cenną, jak bardzo ważną, jak docenianą jest rola pocztówki, jest obecnie bardzo często wykorzystywana pocztówka do wydawania albumów różnych miast, prawda? Tych albumów już ukazało się kilkasetek. Każde miasto w zasadzie powyżej 30 tysięcy ma taki już prawie album w Polsce, prawda? Co ciekawe, to miasto na tych kartach pocztowych, tych starych kartach pocztowych niejednokrotnie wygląda ciekawiej niż w rzeczywistości obecnej. Te zaułki, te kamienice, ulice są no, zadbane, prawda? Są wspaniale pokazane, są wspaniale sfotografowane. Nawet to liternictwo szyldów nad sklepami jest o wiele bardziej ciekawe i stojące na wyższym poziomie estetycznym niż obecne. Dlatego miasta w ramach promocji bardzo chętnie uciekają się do pokazywania tych starych kart pocztowych, niż jakby mieli robić nowe zdjęcie, pokazywać jakby współczesność, która nie jest, niejednokrotnie jednak jest mniej atrakcyjna niż ta historyczna, zatrzymana na klatce filmowej rzeczywistość. Również bardzo często odbywają się obecnie wystawy kart pocztowych. Jest boom na te wystawy. Prawie co miesiąc jest jakaś bardzo poważna wystawa kart pocztowych. Bardzo duża wystawa na przykład corocznie jest z okazji Dni Łodzi, prawda? Na Piotrkowskiej są eksponowane te karty pocztowe, ich jest bardzo duża ilość. Oczywiście Łódź z racji tego, że była dość znacznym ośrodkiem miejskim, ma kilka setek kart pocztowych najstarszych, czyli do 1918 roku, nie mówiąc już o późniejszym okresie, tych kart jest pewnie kilka tysięcy, prawda? Natomiast oczywiście najciekawsze są te karty najstarsze, czyli karty, które pokazują miasto na przełomie wieków, miasta na przełomie wieków. Oczywiście z tych kart pocztowych można odczytać wiele, tam są również scenki rodzajowe. Ja na przykład bardzo miło wspominam karty pokazujące targ w Węczycy na głównym rynku, gdzie wielość sprzedających, wielość tych, duża ilość wozów na przykład tych jeszcze na obręczach drewnianych, prawda, zjeżdża się na targ i tam się odbywają jakieś bardzo ciekawe scenki rodzajowe. Także oczywiście karty pocztowe są bardzo ciekawą dziedziną zbieractwa i uczącą przede wszystkim historii miasta, czy pociągającą za sobą uczenie się historii miasta, chęć poznania jakby dziejów tego miasta, na temat którego zbiera się karty pocztowe, jak również jest pewnym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o dziedzinę architektury, prawda? I sztuki, bo wiele kart pocztowych, jak już wcześniej powiedziałem, no obrazuje jakby, czy pokazuje naprawdę dzieła sztuki. Tam są prezentowane dzieła najwybitniejszych malarzy, prawda? Polskich i obcych. Dlatego też no, zachęcam wszystkich do zbierania tych kart pocztowych i co ciekawe, no obecnie, w obecny czas jakby nie są najlepsze dla karty pocztowej. Ludzie nie mają jakby szacunku dla słowa pisanego. Ta karta pocztowa, którą ktoś wysyła tam z nadmorza, jest, czy z gór, czy z wczasów, jest bardzo krótko użytkowana i potem jest z reguły wyrzucana. Inaczej było oczywiście na początku XX wieku. To, że te karty dochowały się do naszych czasów, to jest zasługa właśnie tych adresatów, którzy mieli jakby wielki szacunek dla słowa pisanego. One były bardzo skrzętnie przechowywane. One są przechowywane, niektóre w idealnym stanie przez 80 lat. Z tego właśnie powodu, że to był szacunek dla tego słowa pisanego, dla tej kartki, którą się otrzymało od jakiejś tam drogiej osoby, czy znanej, czy znajomej osoby, prawda? I ona jest przechowywana przez 80 lat i nagle w
prawda, jak się tam, nie wiem, robi porządki w domu, odnajduje się takie karty i one trafiają właśnie na rynek zbieraczy kart pocztowych. Bez takich ludzi, którzy ten szacunek mieli dla słowa pisanego, dla karty pocztowej, no, nie byłoby co zbierać, bo tych kart pocztowych by nie było po prostu. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest to, że sama nazwa pocztówka została w Polsce przyjęta dość późno i ją wymyślił nikt kto inny, tylko Henryk Sienkiewicz, no, późniejszy laureat Nagrody Nobla. I ona się bardzo szybko przyjęła i obecnie jest w powszechnym użyciu, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że autorstwem nazwy pocztówka jest Henryk Sienkiewicz, prawda? I również ciekawym jest to, że pocztówki najstarsze można bardzo szybko jakby określić ich czas powstania, ponieważ do początku XX wieku, do 1906 roku, a w zasadzie do 1914 w Polsce, była korespondencja na wierzchu karty pocztowej. Tył karty pocztowej był tylko zarezerwowany na adres. Nie można było uprawiać korespondencji na awersie jakby pocztówki, prawda? Napis, tekst mógł być tylko na stronie z widokiem, czy z architekturą, czy z malarstwem. Tam była taka, ona nie zajmowała, ten zadrukowany obszar nie zajmował z widokiem, czy z architekturą miasta całej pocztówki, był taki margines. I na tym marginesie można było pisać korespondencję, pisać tekst. To był bardzo niewielki margines, dlatego jakiś dłuższy tekst, dłuższy wywód trzeba było niejednokrotnie pisać w koło, czy wchodzić nawet na element zadukowany. Także bardzo często można takie pocztówki zapisane prawie do końca spotkać. One są oczywiście bardzo nieatrakcyjne dla zbieracza, bo oczywiście jakby psują nam obraz tej pocztówki, zamazują. Nie widzimy, co na tej pocztówce jest. No, tutaj zobrazowania moich słów przedstawię taką pocztóweczkę. I to na dole jest tekst pisany. Właśnie to jest najstarsza pocztówka z początku XX wieku. Także jakby niewielkość miejsca wymuszała oszczędność słowa, prawda? Wtedy nie można było się za bardzo wypisać. Trudno powiedzieć, bo oczywiście taka konstrukcja pocztówki była wymuszona przez władze poczty. Należy chyba przypuszczać, że poczta nie chciała robić konkurencji dla listów, prawda? List był drożej opłacany i pewnie dlatego poczta uznała, że pocztówka ma być zawierać mniejszą ilość zdań, a list jest po to, żeby się wypisywać, prawda, no dłużej. Dlatego te karty pocztowe to z reguły, na tych najstarszych kartach pocztowych z reguły są 2-3 zdania tekstu. To jak ktoś był faktycznie więcej napisać, musiał już oczywiście tą pocztówkę jakby w rozumieniu dzisiaj obecnego zbieracza zepsuć, bo on musiał zapisać tekst na widoku, czy na przedstawieniu jakiejś architektury, czy malarstwa, czy też jakiejś pizze innego, przedstawiającą inne wyobrażenie.
Znajdujemy się dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie, a moim rozmówcą jest pan naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, pan Wiesław Wojciechowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani. Panie naczelniku, jak kształtuje się liczba wypadków w ostatnim okresie? Ja rozumiem ostatni okres, to znaczy od 1 stycznia do 30 czerwca, to mamy takie statystyczne podane wypadki drogowe. Wobec powyższego mogę pani przedstawić tą statystykę naszą. Od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku na drogach powiatu kutnowskiego zaistniało 51 wypadków drogowych, w tym 13 osób zostało zabitych i 50 osób rannych. Zaistniało 412 kolizji drogowej. Jak to się może przedstawia z ubiegłym rokiem, 98? W 98 mieliśmy 61 wypadków za ten okres, który podaję, 12 osób zabitych, 66 osób rannych. To znaczy, że wypadków było więcej, mniej zabitych osób w ubiegłym roku, więcej osób rannych. Kolizji było więcej również, bo 429. Jakie są główne przyczyny kolizji i wypadków drogowych? No, główne przyczyny wypadków drogowych, które zaistniały w okresie styczeń-czerwiec tego roku, należą: niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, 14 wypadków zaistniało, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, 11 wypadków, nieprawie wyprzedzanie, 6, omijanie 2 i wymijanie 2 wypadki również. Przejeżdżanie przejść dla pieszych 2 wypadki. Inne przyczyny to jest tam prawie skręcanie, 1 wypadek drogowy. Panie naczelniku, czy ten okres letni, wzmożony ruch jednak na drodze panuje, czy to znajduje właśnie odbicie w waszych statystykach? Znajduje, bo wiadoma sprawa jest, że w okresie ferii wielkanocnych, jak i również ferii letnich, wakacji, nastąpi je zawsze natężenie ruchu osobowego, wyjeżdżając na czasy i kolonie letnie. Nie mieliśmy wypadków drogowych z udziałem dzieci wyjeżdżających na kolonie letnie. To jest jednak bardzo dobrze w tym przypadku, bo w związku z tym, że nasz powiat leży na, można powiedzieć, skrzyżowaniu się dwóch dróg krajowych, drogi numer 1, która biegnie w kierunku północny na południe, i drogi numer 2, biegnącej z zachodu na wschód. Skrzyżowanie dróg krajowych dwóch, które są w bardzo dużym natężeniu ruchu, bo przeciętne w ciągu doby przejeżdżanie pojazdu wynosi ponad 22 tysiące samochodów, to jest bardzo dużo, we dwóch kierunkach. Następują w pewnych okresach czasu, jak i dni tygodnia, szczególnie w piątki po obiedzie i w sobotę, tak zwane korki. Są one rozładowywane przez pełniących policjantów w tym czasie na drodze. Jeżeli chodzi o zdarzenia, to nie mamy poważnych zdarzeń na tych przecięciach się dróg. Wobec powyższego są zdarzenia drogowe, tak, kolizje, gdzieś kilometr, 2 kilometry od skrzyżowania. No wiadomo, stoją pojazdy, ktoś tam się nie uważa i najedzie na tył drugiego pojazdu. Wobec powyższego są te zdarzenia drogowe. Panie naczelniku, a czym różni się kolizja od wypadku? Bo wiem, że jakieś tam zmiany zaistniały. Proszę panią, kolizja to jest zdarzenie drogowe, w którym uczestniczą 2 pojazdy lub pojazd, na co się najeżdża, i osoba, która jest ranna, nie jest pasażerem ani inną osobą. To jest kolizja drogowa. W tym przypadku w kolizję nie wchodzą straty materialne. Przed wejściem nowego prawa w ubiegłym roku straty materialne się wchodziły w skład kwalifikacji, czy to wypadek, czy kolizja. W nowym prawie nie wchodzi to w rachubę, wchodzi tylko w rachubę osoba ranna. To znaczy, jeżeli osoba postronna jest ranna, powyżej 7 dni uważamy to jako wypadek drogowy. Jeżeli jest kierowca, sprawca wypadku jest ranny, jest to kolizja drogowa. A jak przedstawia się liczba wypadków na terenie miasta Żychlin? Proszę panią, na terenie miasta Żychlina
poważnych wypadków nie mieliśmy, było parę kolizji, ale w gminie Rzychlin tak? zdarzyły się trzy kolizje, to mogę pani powiedzieć, trzy wypadki drogowe w miesiącu lipcu. Znaczy w Dobrzelinie, w Pasiece i, przepraszam bardzo, pewnie ściągę, zobaczę, bo to, żeby nie zmylić, Brzeziny, gmina Rzychlin. To znaczy, przyczyny tych wypadków, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe omijanie. W Pasiece skręcającego motocyklistę w lewo uderzył w bok, omijający go, wyprzedzający go z prawej strony samochód osobowy. W miejscowości Dobrzelin kierujący motorowerem marki Jawa w czasie wykonania manewru skrętu w prawo zjechał, po prostu zrobił manewr taki odbijający lekko w lewo i później chciał skręcić prawo w drogę. Wobec powyższego zajdący za nim samochodem chciał go wyprzedzić z prawej strony i uderzył go w czasie manewru wykonając w prawo. Z czym to się wiązało, te tak zwane zajechanie drogi przez tego motocyklistę? Bo ten motocykl miał po prostu, to był motocykl przystosowany, przerabiany z takim długim widelcem przednim, teleskopem, i motocyklista skręcając musiał lekki manewr wykonać, prawda, w lewo, żeby później wkręcić w prawo. Panie Naczelniku, a już wiadomo, gmina Rzychlin to jest gmina no, bez żadnych poważniejszych dróg ruchliwych. Czy zaobserwowaliście tam może jakieś wzmożone właśnie liczby wypadków w okresie weekendów, czy jakiś właśnie piątek po południu? Czy to jest tak jak wszędzie raczej się kształtuje? Te wypadki, o których mówiłem poprzednio państwu, to zaistniały. Czwartek, piątek, sobota, taki trzydniówka, jednak... taka trzydniówka była. Ale na ogół nie są to wypadki, które rzutują na całokształt zdarzeń. To są przypadkowe zdarzenia drogowe. Panie Naczelniku, czy w związku z tą akcją żniwną i wiadomo, jeżdżą kombajny i różne inne maszyny rolnicze, czy w związku z tym rzeczywiście zwiększa się niebezpieczeństwo na tych drogach mniej ruchliwych, ale jednak właśnie wyjeżdża jakaś potężna maszyna i może dojść do niebezpiecznego przypadku? Na drogach krajowych to nie powinny się te pojazdy poruszać. Tu mi chodzi szczególnie o kombajny, które mają jeszcze z tym swoim wysiewnikiem, zwanym roterem. Na drogach lokalnych, tak zwanych gminnych, powiatowych, wojewódzkich, no występują te pojazdy, jeżdżą, przejeżdżają z pola na pole, no ale to są sporadyczne przypadki, no i każdy z kierujących, myślę, że w tym okresie wie, o co tu chodzi, że to nie jest celowa jazda komuś tam, tylko jazda w czasie pracy. Jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe związane z tym okresem, no był w miesiącu lipcu wypadek śmiertelny z udziałem nieletniej osoby, chłopca w wieku lat 14 w miejscowości Suchodowej, gmina Krośniewice, gdzie najprawdopodobniej toczy się jeszcze postępowanie wyjaśniające. Ten chłopiec wsiadł między dwie przyczepy, na ten tak zwany dyszel i na łuku drogi spadł i dostał się pod koła i poniósł śmierć na miejscu. To był jeden przypadek za okres do chwili obecnej. Weszły w życie dodatkowe znaki drogowe. Czy mógłby pan scharakteryzować, czego dotyczą i jak będzie wyglądał ruch? Rozporządzenie ministra gospodarki i transportu morskiego i ministra spraw wewnętrznych z dnia 21 czerwca 99 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Rozporządzenie weszło w dzienniku ustaw nr 58. Nie ma to żadnych szczególnych nowości, zmian, tylko są określone dodatkowe znaki drogowe. Tu mogę państwu, przepraszam, wezmę, otworzę dziennik i może skrótowo tak przedstawię opisowo, bo to przecież... Do znaków pionowych ostrzegawczych, tak zwanych tych trójkącików, doszły dwa znaki, A33 i A34 to jest, uwaga, zator,
To są takie znaki, które w trójkącie są kilka pojazdów nałożonych na siebie, to jest zator i samochód postawiony pod kątem 90 stopni na boku. Uwaga, wypadek drogowy. To jest z tych znaków. Kiedy my możemy takich znaków się spodziewać na drogach? Takich znaków możemy się spodziewać, pani redaktor, jeżeli zastąpi jakiś zator związany z wypadkiem drogowym, który się będzie usuwać, lub innym kataklizmem drogowym, no tam może przerwanie drogi, czy nawet jakieś zwane blokady, żeby kierowcę poinformować. A ten uwaga, wypadek, no wtedy będzie ustawiany, jeżeli zajdzie jakiś wypadek drogowy, gdzie będzie utrudniony ruch, żeby kierowcy byli poinformowani o tym, co się dzieje. No będzie kierowca wiedział, że uwaga, wypadek to jest wypadek i musi ten pewien czas odczekać, czy przygotować się na wymianę kierunków jazdy. No, kierujący policjanci będą wtedy kierować ruchem, także następuje jakieś zatamowanie i po pewnym okresie czasu będzie to rozładowane. Do znaków jeszcze następnych dodatkowych, znak nakazu, który do tej pory nie było, to jest znak uwaga, droga dla pieszych, koniec drogi dla pieszych i może jeszcze taka będzie innowacja, że będą dwa znaki obok siebie lub obok siebie, to będzie droga dla rowerów i droga dla pieszych. Także, ale u nas to się chyba jeszcze tak prędko nie zdarzy, bo nie ma takich miejsc. No właśnie. No i znak dodatkowy, nakładanie łańcuchów na koła. To jest znak okrągły na niebieskim tle, koło jest z łańcuchem takim nałożonym i przekreślone drugie to jest koniec zakazu używania łańcuchów. Czy na naszym obszarze te znaki będą rozstawiane? Nie było nigdy potrzeby, żeby samochody nakładały. Przypuszczam, że na naszym obszarze, no, to terenie powiatu, ja już mogę to określić, i mamy dwie drogi międzynarodowe. Nie powinno to się zdarzyć, bo nasze służby drogowe starają się nie dopuszczać do tak zwanych białych jezdni, no jest tutaj, których prawo, to znaczy prawo drogowców, że mogą się zdarzyć sytuacje, że droga międzynarodowa, taka jak droga krajowa numer 1 czy 2, będzie o nawierzchni białej. No ale to jest krótkotrwałe, oni się starają to zminimalizować i po pewnym czasie droga jest czarna. Także te znaki to mają szczególne, będą miały szczególne, jak to mówiąc, szczególnie będą zakładane na drogach górzystych. Do następnych znaków dodatkowych, to znaki informacyjne, to będzie tu znak D49, to wjazd na autostradę, opłaty. Obszar jest zabudowany, to będzie taka miejscowość z konturem tam jakiejś wieży kościelnej, tudzież tam jakiegoś budynku. I znak D37, wjazd w tunel, to są dodatkowe znaki takie, które się tam znajdą jeszcze, D18B. Do znaków uzupełniających dojdą jeszcze znaki tam określające wjazd z ulicy na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu, smyczy ruchu będą określane. Także to są bardzo łatwe znaki, które są czytelnymi znakami i prostymi znakami. Także Państwo to jak będą chcieli się zapoznać, to Dziennik Ustaw już wyszedł w życie. Proszę kupić sobie i przeczytać. Nie jest to żadna trudność. Jeżeli chodzi o te znaki, które tu jest taka duża nieraz u kierowców, jak to można powiedzieć, zadumanie, co zrobić, jeżeli teraz jedziemy, a jest czerwone światło, pod tym strzałka biała, stara, tabliczka biała z zieloną strzałką skrętu w prawo. Można wjechać na to skrzyżowanie przy czerwonym świetle, tylko zachowując szczególną ostrożność, tak zwane warunkowe zatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem, upewnić się, czy droga poprzeczna, która jest dla niektórych ruch otwarty jest, mimo nic nie zagraża wjeżdżając na tę drogę pojazdu naszego. Czyli pieszy tam się nie znajduje poprzecznie, czy jakiś pojazd nie zbliża się, można wjechać bezpiecznie i przejechać. Do tej pory to każdy na czerwonym świetle, jeżeli miał wolny ten pas prawy, to wjeżdżam i zatrzymywał się. W tej chwili trzeba się zatrzymać i upewnić. Będą sygnalizatory zmienione, ale to nie wiadomo jeszcze kiedy, które będą określały podświetlaną strzałeczką zieloną w prawo, że można wtedy wjechać przy palącym się czerwonym świetle.
Jak pan ocenia, czy wprowadzenie tej świetlnej strzałki poprawi jakoś warunki jazdy, czy to raczej nic nie zmieni technicznie? Technicznie to ja przypuszczam, że trzeba by zmienić jeszcze skrzyżowania i to by ułatwiło, po prostu by się nie czekało na te warunki, które ja mówiłem, tylko płynną jazdą można by wjechać sobie w prawo, ale to okaże czas, jak to będzie. No w tej chwili od wejścia w życie, to znaczy tego rozporządzenia 1 lipca 1999, nie mieliśmy zdarzenia drogowego czy kolizji związanym z tym przypadkiem zatrzymania się i wjechania w prawo na skrzyżowanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo.